Nasz Bór, witam wszystkich na kolejnym wyjściu. Tym razem wybraliśmy się do lasu, a posiedzieć sobie może jakiś jeleń. Może spotkamy jakiegoś jelenia, może dziki. Mamy w odstrzale też Daniele, chociaż Danieli ostatnio u mnie nie ma. Chyba wszystkie zdziesiątkowały wilki. Ale to powiem, pogadamy sobie jeszcze trochę na zwyżce, na której będziemy siedzieć, także do zobaczenia. No i jesteśmy na zwyżce. Jest godzina 15, także już czas najwyższy, żeby siedzieć. Nawet dzisiaj jest pochmurno, także myślę, że mogłem tu być z 10-15 minut szybciej, ale no ale się nie dało. Tak jak mówiłem, no liczę na spotkanie jakichś jeleni. Mamy indywidualnie jeszcze jedno ciele do odstrzału. Byki jeszcze są, zostało chyba jeszcze 6 byków. Także mamy w odstrzale i bykołownego, i selekcyjnego. Daniele, łanie, cielaki i byk. Ale tak jak mówię, raczej na Daniele tutaj nie liczę, bo ostatnio ich u nas nie widać. Kozy mam wykonane. I koźlaki, także jak wyjdzie coś z saren, to tylko będziemy nagrywać. No a może jakiś dziczek, może jakiś lis, także zobaczymy, co Hubert nam tutaj, czy ma wobec nas jakieś plany, czy nie. Zaraz wam pokażę, jak to tutaj wygląda. I polujemy. No więc tak, słuchajcie, siedzimy na zwyżce, przy takiej linii oddziałowej. Po prawej stronie mamy uprawę moczewiową, po lewej drzewostan mieszany, sosnowo-świerkowy, podsadzony bukiem. Także tak to wygląda. Widoczność, powiem wam, że dosyć dobra z tej zwyżki. No i tyle. Tutaj po prawej stronie, tam gdzieś w oddali, nie wiem, czy w ogóle będzie widać, stoi nasz samochód. Także polujemy, jak coś się pokaże, to będę wam nagrywał i starał się opowiadać. Słuchajcie, posiedzieliśmy godzinę. No nie widziałem nic. Niestety posiedzę jeszcze z 10 minut i no i schodzę, bo widoczność jeszcze jest dobra, ale w kamerze to już chyba za wiele nie będzie widać. Także no może w nocy wybiorę się na dziki, to może tam nagramy jeszcze jakiś materiał. Także no jak nic nie wyjdzie, to do zobaczenia w nocy. Witam wszystkich kilka godzin później. Tak jak mówiłem, wybrałem się na nocne polowanie za czarnym zwierzem. Sektor mamy duży. Także zobaczymy, mamy 3 pola po kukurydzy, jakąś pszenicę posianą o zimą, jakiś rzepak. Także zobaczymy, co tutaj, czy jakieś dziki się spotka. Może spotkamy jakieś jeleni, może jakieś sarny. Także zapraszam na kilka kolejnych minut z Doliną Kakaju. Mam nadzieję, że do zobaczenia na koniec odcinka. Miłego oglądania.
No i słuchajcie, mam naszego dzika. Jak widzieliście, było dzików 8. Jedna minimalnie większa sztuka, reszta były mniej więcej równe. No, to jest taki dziczek w granicach 30 kg. Nawet męski. Także zaraz uhonorujemy go złomem. Damy pieczęć, ostatni kęs, no i mię uhonorujemy złomem jako dla szczęśliwego łowcy. Także zaraz zobaczycie dalszą część materiału. Słuchajcie, tak jak mówiłem, wręczam dzikowi ostatni kęs, pieczęć, sobie wręczę złom i gramy dzik na rozkład. Słuchajcie, muszę chyba zmienić czapkę, bo jakoś nie mam gdzie złomu włożyć. Także gramy dzik na rozkładzie. No i cóż, słuchajcie, pakuję dzika, jadę z nim do chłodni, bo jesteśmy w czerwonej strefie ASF, także trzeba miejsce strzału zdezynfekować. No i wszystkie czynności już w miejscu patroszenia i tak dalej, nie będę się tutaj rozwodził, bo to nie miejsce ani czas na takie rzeczy. Teraz zaczęło trochę wiać, także pakuję dzika i jednak Hubert nam dzisiaj podarzył. Nie myślałem, że tutaj dziki spotkamy, no ale jest też ściernisko po tej kukurydzy. Wyglądało obiecująco, no i się udało. Także, no cóż, do zobaczenia na następnym wyjściu. Myślę, że ten odcinek z tego polowania no już się okaże, a następne wejście będzie w następnym odcinku. Także, dasz bur.